Cześć, nazywam się Marcin Adamczyk. Dzisiaj pokażę Ci środowisko Shaped Optimization, czyli jedną z symulacji, którą możesz przeprowadzić w programie Autodesk Fusion 360. Symulacji, dzięki której będziesz w stanie optymalizować kształt konstruowanego detalu, biorąc pod uwagę jego masę oraz właściwości wytrzymałościowe. Jeśli podczas tej prezentacji coś będzie dla Ciebie niejasne, będziesz chciał coś uszczegółowić, coś skomentować, nie wahaj się do mnie odzywać, komentować tą prezentację. Wszystkie głosy są jak najbardziej mile widziane. Na potrzeby tej prezentacji, tej lekcji stworzyłem taką część. To jest taka łapa, która współpracuje w większym zespole z innymi detalami. Tutaj mamy takie otwory fasolkowe, przez nie przewlekany jest wkręt, wkręcany w inny detal, w taką podłużnicę. Natomiast tutaj zakładana jest kolejna część, ona ma masę około 8 kg. I chciałbym teraz tak zaprojektować tę część, by przy jednocześnie jak najmniejszej masie takiego detalu te 8 kg zostało przeniesione bez przekraczania współczynników bezpieczeństwa, bez odkształcenia plastycznego tej części. Ta część zostanie wykonana w ten sposób, że na początku z blachy aluminiowej o grubości 2,5 mm zostanie wycięty taki profil, kształt zewnętrzny, tak 2,5 mm, zostanie wycięty zewnętrzny kształt całego tego detalu, a następnie na giętarce zostaną wykonane te dwa gięcia pod kątem 45 stopni. Ze względów technologicznych oraz tolerancji gięcia tutaj zaprojektowałem takie fasolki, żeby mieć pewność, że ten detal, który będę tutaj pozycjonował, na pewno będzie w tym miejscu, które jest pożądane przeze mnie. Dodatkowo te fasolki pozwolą mi ewentualnie na niewielkie korekty położenia w tym kierunku. I zobacz, że na potrzeby tej analizy podzieliłem ciało tego całego detalu na jeszcze takie dwa ciała. Po co? To zaraz Ci pokażę, jak przejdziemy już do środowiska symulacji. OK, czyli możemy to zrobić teraz. Przechodzimy do symulacji i będziemy chcieli przeprowadzić symulację typu Shaped Optimization. Na początku może troszeczkę generujmy bardziej precyzyjną siatkę. Przy czym tak naprawdę dla tak prostego detalu nie jest tak istotne, aczkolwiek no, myślę, że to jest zasadne, to nie będzie się bardzo długo liczyło, a czemu tego nie zrobić. Tutaj Autodesk Fusion automatycznie proponuje nam elementy typu liniowego. Myślę, że możemy to zostawić. Podejrzewam, że gdybyśmy użyli elementów typu parabolicznego, tutaj te wszystkie zagięcia i te krzywizny byłyby wiernie oddane, ale tak naprawdę nie jest to istotne z punktu widzenia wytrzymałości materiału. Generowania tej siatki, takie elementy, które będą się już szybciej liczyły, będą jak najbardziej zasadne. OK, czyli jeżeli tworzę takie środowisko symulacji, zobacz, zostało stworzone taki study number one, no i to jest optymalizacja kształtu. Tutaj na początku od razu Fusion zgłasza nam pewien błąd. Powinniśmy wskazać, które ciało, które body naszego komponentu będzie podlegało optymalizacji. Ja chcę, żeby to było body numer 5, czyli cały ten kształt. Więc o, i widzisz teraz, tutaj mogę zobaczyć, które ciało będzie podlegało optymalizacji. Wiem, że chcę wykorzystać blachę aluminiową, więc zmieńmy materiał na aluminium. Stosujmy aluminium do wszystkich tutaj body, przepraszam. OK. I teraz to jest bardzo ważna funkcja. Ona nam mówi o tym, co tak naprawdę chcemy osiągnąć, jakie kryteria optymalizacji będziemy tutaj brać pod uwagę. I zobacz, wygląda to w ten sposób. Wygląda na to, tak mi się wydaje przynajmniej, że programiści z Autodesku zamierzają rozbudowywać całą tą funkcję Autodesku, Autodesk Fusion. Na dzień dzisiejszy mamy do dyspozycji tylko i wyłącznie funkcję, jako funkcję celu naszej optymalizacji, zmniejszanie masy. Możliwe, że w przyszłości będziemy mieli też inne możliwości, wpływanie na przykład na jakieś przemieszczenia w kluczowych miejscach.